Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Orkami w Third Age Total War. I zobaczymy, ostatnio skończyliśmy na crashu. Zobaczymy, ile w dzisiejszym odcinku takich nieprzyjemnych sytuacji będzie. Miejmy nadzieję, że jak najmniej. Na szczęście ta gra błyskawicznie wstaje, to nie ma najmniejszych problemów, żeby to szybko ogarnąć. No, a tutaj jednak zdecydowali się na uderzenie. Przewidywałem to, szczerze mówiąc. Czyli troszkę chyba inaczej się potoczyło niż ostatnio. No i nas tu zjedzą. Mamy tutaj generała i jeden oddział, więc inaczej to się potoczyć nie mogło. Ale okej. To nie jest miast, na którym jakoś w tej chwili zależało. Bardziej bym chciał na północy wyrównać granicę. O, to mi się na przykład bardziej nie podoba, taka akcja. No i oczywiście nie wiadomo, co zrobią elfiory. Masa bandytów na rzece. Gdzieś dostali od kogoś. No, to będzie ciężka kampania. To, że na razie tak działamy, to jeszcze wieki, zanim zdobędziemy przewagę. No, a na szczęście gra jest ustawiona na 450 tur, czyli zero pośpiechu konieczne. No dobra, straciliśmy Hobbiton. Coś jest oblężone? Nie, po prostu bzdurna informacja, no nieważne. To chcemy usunąć ten oddział. Właśnie. Czy my byśmy gdzieś się chcieli dozbroić jakoś? Chyba trzeba o tym pomyśleć, mówię, znów tutaj tych bandytów się tyle robi, że potrzebujemy porządną armię. A, to w sumie do żarcia to się zawsze przydaje, bo większa wydajność przyrostu populacji. No i tu mamy też taką armię, bym powiedział, pod wezwaniem. Dlaczego tych jest 20, tych jest 8? Ktoś mi to wytłumaczy? Dzięki doświadczeniu? Nie wiem. A, może ty po prostu ustalić tak obici? Dziwne. Drogie te budynki niestety wszędzie. Zacznijmy od tego, że tak, ty idziesz objąć dowództwo na tym, co tam się zbiera. Tu póki co dalej nic nie możemy zrobić, ale tu pomyślmy, co by tu połączyć jeszcze. Powiedzmy, to jest taki oddział, który można by użyć do wzmocnienia. O. Jeszcze ciągle jeden za dużo. W sumie doślijmy to, stoczymy bitwę, a po bitwie na pewno będzie możliwość dorzucenia nowych. Tylko teraz pytanie, czy ja to chcę toczyć w mieście? Czy ja bym wolał? A, bo tu jest sam król Aragon. To może być problem. Naprawdę może być problem. Hmm.
I tak sobie myślę, że lepiej byłoby zaatakować tą armię i w tej chwili no, cała jego armia będzie wchodzić tak główna jako wsparcie. A jednak w otwartym polu zawsze będzie mniej strat niż podczas zdobywania miasta. No, tego co jestem pewny. Oczywiście nie wiemy skąd przyjdzie druga armia. Dość brzydko od pleców. No nic, na razie może się gdzieś przesuńmy. No chyba, żeby ich przydusić od razu. Zobaczmy to. Bo oni gdzieś tędy wchodzą. W sumie to nie jest głupi pomysł chyba. Bo bądźmy szczerzy, ta jedna jednostka nas w ogóle nie obchodzi. Tu cokolwiek tam poślemy, to załatwi sprawę. A tu się może zaraz zrobić gorąco. Ach, pogoda się psuje. Wiki powinny być w stanie tu sobie... Co on zaszarżował nasze jednostki? Czy on zdurniał? Cofnijmy wilki, one tutaj sobie średnio radzą, widzę. Dobra, ostrzał idzie w piechotę, tak jak miało być. Tu piechota powinna zacząć ich masakrować niedługo. O! Z tyłu coś jest, tu jest troszkę ciężkiej piechoty, to ją przechwycimy. Ma sporo jednostek czających z tyłu co widzę niestety. Dobra, trochę... Objedziemy ich. A, bo ta jazda w nas wjechała. Kurde. To nam całkowicie psuje szyki akurat pod tym względem. No tu jest generalna bitwa. Tam przylazła tam dodatkowa jednostka, która troszkę przeszkadza, ale dobra, jesteśmy częścią sił na flance. Więc teraz będzie lepiej. No to jazdę stracimy walcząc. No tych masakrujemy, nie ukrywajmy, to oni tutaj się ustawili w najgorszym chyba dla siebie możliwym miejscu. Walmy im w plecy. Bo tam jest ciągle tyle tych strzelających dziadygów. Dobra, gdzie jest jednostka generalska? Nie wiem szczerze. No tam też nie wiem jak się bitwa skończy między naszymi a kawalerią. Ich tu zaraz już nie będzie. Only half the enemy force remains. Patowo. Wszyscy wyginęli po obydwu stronach. Tak to wygląda. Hmm.
Only half the enemy force remains. Dobra, tam jest dobrze. Nasi łucznicy może niech wyjdą bardziej na flankę. Co tam się w ogóle dzieje? Mam wrażenie, że jest bajzel totalny na polu bitwy. O, nasze pieseły wygrały. Czy wygrały, no. Wyginęły przy okazji, no ale... Tu możemy czymś pogonić. Ciągle nie mamy informacji, żeby ich generał padł. Zakładam, że on jest tam, dokładnie, wśród tych jednostek. Nie, to jest nasz, to gdzie jest jego? Nie mówcie mi, że jego generał to jest kawaleria. Może? Czy w sensie co nic dziwnego, tylko że szczająca. Rzadko generał jest szczającą jazdą. Na razie tu musimy zrobić porządek z tym wszystkim, co strzela, bo to nas ostro molestuje. To nie problem wygrać, tylko te straty, bo my tu zostaniemy na wrogim terytorium. Naprawdę dobrych mają łuczników, którzy w tej sytuacji nie panikują, walczą. Nasi sobie strzelają, tak powiedzmy. Nie wiem, czy warto, bo mogą szlać troszkę w naszego generała przy okazji. Może już starczy, kochani moi. Generał powinien ich wyciąć. Możemy chyba to przygazować trochę. No tych trzeba gdzieś dogonić w kącie, bo ja trzeba tak zwiewać. Do końca świata jeden dzień dłużej. No i z tą jazdą też, znaczy te wilki raczej nie zabiją jej. No, dokładnie. Chyba, że ją wystrzelam po prostu. Ale poszła i ja. Upierdliwa ta bitwa, jak cholera. Naprawdę nie lubię, jak przeciwnik za wszelką cenę unika bitwy, no ale trudno. Może jakbyśmy się tego generała nieszczęsnego pozbyli. O, jednak tak, po prostu tak dobry generał trzymał morale wszystkiego. Jak już generał zginął, to poszli w rozsypkę. A, trochę pieniędzy nie zaszkodzi.
nasz typek stał się lepszym dowódcą. No i mamy bez problemu teraz to miasto. I jeszcze troszkę pieniędzy dodatkowych. Znów pozwolę sobie zrobić save'a. Mówię nie dlatego, że chcę kombinować, tylko dlatego, że nie chcę powtarzać tej bitwy. Gdyby zaraz był crash na przykład. I oczywiście idziemy w tym kierunku. No, nawet 3 darmowe jednostki. No myślę, że to ich zabolało, bo to chyba było ich drugie największe miasto. Te 2 tutaj. Więc liczę, że to się tak nie obejdzie dla nich bezboleśnie. Tu się zbroimy. Gdzie tu? Stujemy wszystko, co możemy mieć, tak szczerze mówiąc. Czyli dobudujmy coś, co da nam więcej żarcia. Czyli de facto więcej pieniądzorów na przyszłość. Być może tu sobie zrobimy armię też przeciwko bandytom, albo zobaczymy przeciwko czemu jeszcze. Czyli weźmy to. Albo inaczej. Tych 2. Tego i tego. No, to będzie 2 tury. Akurat będzie dosyć przyzwoite. Być może tutaj coś posprzątamy. Moje kochane elfy. Czy to oznacza wojnę? Czy tylko pokaz siły? Nie wiem, ale nie podoba mi się to. Zdecydowanie mi się to nie podoba. Drogi, miła odmiana. Wojny nie ma na szczęście, to akurat jest na plus. Co do was? Zróbmy tu porządek. A to w sumie może tą armię wysłać na front, kurde. Dobra. No, tylko tysiak to nie było jakoś superancko. Ale droga na kolejne miasto jest otwarta. Nie wiem jak tutaj z porządkiem publicznym, czyli gdybym opuścił to miasto. Powiedzmy, ile musiałbym zostawić wojska? Powiedzmy, tych 23 możemy też zostawić.
Tutaj ciągle nic nie można tu rekrutować. Gdyby któreś z tych miast zaczęło wreszcie rekrutować wojsko, no to zupełnie inna sytuacja. First I will take your lands, then your lives. Zobaczmy w sumie układ sił między nami a wolnymi ludźmi. No przerastamy ich po raz pierwszy. Militarnie są od nas silniejsi, ale... terytorium odzyskali gdzieś. Ciekawe. A, stracili dużo populacji. Zakładam, że przez to, że no, stracili te główne miasta. A dalej mają 9 miast. To jest dużo, kurde. To jest dużo. Znaczy, tu są 3 i są dziadowskie. Tylko produkują te podstawowe jednostki. 2, 3, 4, 5, 6 widzę. Czyli o 3 nie mam pojęcia, gdzie są. Życie. No i chyba trzeba zaatakować, bo... Jakim tu pozwolę się zbierać dalej? Nic dobrego. No, teraz to wydaje się przynajmniej ładny teren do bitwy. 9 są tam. Tu na górce. I tak jestem pod wrażeniem, że koniec końców nasze pieseły zżarły tą kawalerię generalską, bo nie widziałem to generał. Myślałem, że to jakaś taka zwykła jazda strzelająca. Kurde. Co jest w ogóle w pierwszym szeregu u nich? No, klasycznie się ustawili, gdzie trochę się mieszają teraz. Zastanawiam, czy ostrzał za ostrzał da nam przewagę. Generalnie orkowi łucznicy nigdy nie słynęli z bycia wspaniałymi łucznikami, bądźmy szczerzy. Więc może lepiej tak, ale zobaczymy, zaryzykujemy, powiem szczerze, że chcę sprawdzić, co potrafią. Na razie najbardziej mi się ci włócznicy podobają, jeśli chodzi o skuteczność. Nasi łucznicy dostają w tyłek i nawet nie strzelają, czy mają gówniany zasięg, tak jak niestety myślałem. Tak jak niestety myślałem, no ale taka nacja. Opieramy się po prostu na zalaniu wroga. Po prostu zbierzmy. Dobra. No tutaj jego szarża raczej mu średnio wyjdzie. Nasze ciężkie jednostki go zmasakrują moim zdaniem. I dobra. Czyli mamy teraz otwartą drogę. No teraz zostawił jedną jazdę osłonowo, ale to jest chyba za mało, żeby nas tutaj powstrzymać przed wjechaniem w to. Dobra, na tym skrzydle się już jazda złamała po uderzeniu w naszych pikinierów. No
nie, te chłopaki są najlepsze. Chyba na nich będę mówię opierał. Dobra. Zebrali się tak. No, już współczynnik strat jest wyraźnie po naszej stronie pozytywny. Dużo jednostek po prostu mu spieprza, nawet jeżeli jeszcze walczą niektóre, to... No, tutaj tych 16 konnych, znaczy to włóczników się wybili. Dobra, nie strzelaj tam, bo znów nie wiem, czy te straty to nie wynikają z tego, że sami w siebie strzelamy. Też trochę ciężko z daleka obserwować, czyje wojska są krzyczone. One są całkiem ładne, jak się je przybliży, tylko... Trzeba mieć czas i możliwości, żeby się takie oglądać. Najlepszy jest ten przycisk pokazujący, gdzie są nasi, gdzie są wrogowie, tak szczerze mówiąc, na chwilę obecną dla mnie. Dobra, to już jest naprawdę końcóweczka chyba. Chociaż... Z czym my się tu ganiamy? Przecież bijemy. A, tu jest jeszcze... No właśnie, kolejna ciężka jazda. Kurde. Dobra, to wilcy muszą to załatwić, ale wilców będzie tu dużo zaraz, więc... Myślę, że dadzą radę. Okej. Nie stać ich, to też dobry znak, że już tyle kasy nie mają. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to zdobyć, ale... No i jeszcze jakieś siły ofensywne mamy. Ty tu posprzątasz. A zróbmy to. Przecież też wiem, że powinien trochę oszczędzać, bo niedługo będzie potrzeba dużo wojska dorekrutować, ale... Może nie panikujmy przed czasem. Nawet jak tutaj coś stracimy, no to... Bywa. Tu się cieszę, że wreszcie drogi powstaną. To... jednak... No to powiem, że jest problem i to nie mały. I trochę nie mam pomysłu, co z tym zrobić. Tak wam powiem. Dobry generał. Przyda się. Okej, no oczywiście. Piękne miasto. No tu jest już spora armia Mordoru. No, elfy nam teraz masakrę zrobią. Tutaj też nie bardzo wiem, co robić, bo ta armia nas zaraz... Dobra, cofamy się do miasta. Stąd zabiorę generała, żeby przypadkiem nie zginął. Może nawet... Duża szansa, że stracimy. Tu się obronimy.
Tu musimy się zbroić na potęgę. No właśnie, to jest powód, którego mówiłem. Tak trochę zastanawiałem się. Co? Co? Jak to jest, kurde, możliwe? Pull back. We must pull. I'm gonna stick you. Nie, no to jest jakiś wałek. To było niemożliwe, to no nie wiem, nieważne. Nieważne. Nas elfy zmasakrują. Weaker than I, and you know it. No nic, zostawię tych dzikunów, a nie mogę się tak stąd ruszyć. Aj, ludzie, ludzie, dobra, przerwijmy tą dowerbujmy cokolwiek. No teraz po prostu musimy łatać dziury gdziekolwiek się da. To była jakaś paranoja, że tam przegraliśmy, no ale cóż. To address me is to court death, knave. Orcs. Kill them all. Chop them to pieces. Don't waste time. Dobra. Znaczy to było pewne, że prędzej czy później ruszą, ale liczyłem na tą drugą wersję, czyli później, no. O, moto bzdrynka pojechała. I will only address you in battle. Zakładam, że elfickie armie będą jeszcze silniejsze od naszych i od ludzkich też. No tu zobaczymy, jak to się zakończy. Ło, jakoś tam kasy przybyło, nie wiem skąd. No, już niedługo być może coś będziemy mogli tu werbować. Get ready for fighting. No sleeping here. Attack! Dobra, to już nie zdążył się wyprodukować. No ta forteca może być dla nich problemem, nie powiem. To może im tak łatwo nie pójść.
No tu koledzy wracają do domu się regenerować po raz dziesiąty. A jeszcze dorobię troszkę wilczków i piechociarza. O. Mówię, teraz przechodzimy bardziej na tryb wojskowy. No fool, send your emissary to me. Listen up. Kill them all. Ja tu sobie wezmę nocną bitwę, tak żeby ich trochę oszukać. Dobra, te oddziały, myślę, rozbijemy oddział po oddziale. Ma nocną bitwę, dziad. No terytorialnie tracą i myślę, że i tak naszym głównym celem musi być pokonanie najpierw ludzi, bo no wojna z elfami to będą lata. Czyli jak pokonamy ludzi i elfy, będziemy mieli już bezpieczną granicę z Isengardem, no to dopiero wtedy ruszymy tutaj na krasnoludy i tam. Tak przynajmniej sobie to wyobrażam. To jest troszkę inaczej zbudowana z tej takiej bardziej szturmowej piechoty, nazwijmy to. Dobra, lecimy do przodu. Tym razem nie chcę się bawić w takie tańczenie, że mamy część sił z przodu, część z tyłu. Chociaż kurde, oni do tego pewno zmuszą i tak, czy nam się to podoba, czy nie. Dlatego na wszelki wypadek zostawię tu piechotę za łucznikami. Ale póki co, to właśnie lecimy sama naprzód. Co się tu z tyłu dzieje? Czemu oni się tak ustawili brzydko? Śmieję się tak ustawić. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. No, niby tak, ale tam mówię, ta druga banda jeszcze jest. Róż zadek wilku. Naprawdę ta ciężka jazda musi być dobra.
Możemy jeszcze generała stracić, jak to dalej pójdzie. Chociaż ogólnie mamy tu przewagę i powinniśmy ich zajechać, tak patrząc. W sumie wyślę tu trochę wilków, nie zaszkodzi. No tu już chyba tylko ci panowie zostali do zabicia. Czyli to tałataństwo niech się już gdzieś szykuje na ten kierunek. O. Dobra, i generał ucieka. No, a nadciąga coraz więcej wszystkiego. Ale teraz zgarniają trochę ostrzału od naszych, to dobrze. Bym wilki cofnął. Ta piechota jeszcze daleko. Nie. Ostrzał tu. Pięknie. Oni teraz tu wlezą w taki kocioł. Dobra, stracili generała. O, w ogóle się złamali pod tym ostrzałem. Dobra, czyli teraz zróbmy zmasowany atak tu ostrzałem. No byle tylko generał nie padł, bo szkoda, jest niezły. O, już mają... Tak, taki ostrzał jak walczy się i o tak, to... zmiękcza. Już nikt nie jest taki gieroj, jak mu strzelają w plecy. Dobra. To akurat mnie wkurzyło, bo nam się wysypało po tej bitwie i muszę ją powtarzać. Powiem szczerze, że zaczyna mnie to na tyle drażnić, że nie wiem, czy nie olać tej kampanii, w ogóle tej gry. Wiecie co? Ja tu skończę i poczekam na wasze opinie. Czy chcecie, żebym to kontynuował, czy nie, bo naprawdę fajnie mi się to gra i gdybym to grał dla siebie, to bym to grał dalej, na pewno. I na pewno chcę tą kampanię skończyć, bo jest wyzwaniem, ale czy chcę to nagrywać, no to będzie już wasza opinia, ponieważ no w tej chwili no, będę musiał po prostu powtarzać znowu tą bitwę. Niestety nie ma jak tego zasejwować już, więc nie wiem. Piszcie opinię, czy chcecie, żebym kontynuował, czy nie.